Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń. Jeszcze nigdy narody polski i ukraiński nie były tak zjednoczone jak dzisiaj. Nie udało się Putinowi nas podzielić. Nie udało się Putinowi nas zastraszyć. Nic tak nie wypromowało marki Polski na świecie, jak nasza solidarność. I ta z lat 80. i ta dzisiejsza z Ukrainą. W naszym społeczeństwie tkwi olbrzymi potencjał i energia, która uwalnia się zawsze w chwilach próby. Tak jak to ma miejsce dzisiaj. Zadaniem samorządu jest tworzenie odpowiednich warunków i klimatu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pobudzamy energię, pobudzamy do działania, tworząc odpowiednie warunki, odpowiednią przestrzeń i narzędzia ku temu. To niesamowite, ile jesteśmy w stanie razem osiągnąć. W 40-tysięcznym Krzanowie od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę pomoc znalazło już ponad 1000 uchodźców z Ukrainy, z czego blisko połowę stanowią dzieci. Dzięki ofiarności mieszkańców i przedsiębiorców już w trzecim dniu konfliktu zbrojnego mogliśmy wysłać na Ukrainę 3 ciężarówki pełne pomocy humanitarnej, tak oczekiwanej przez naszych przyjaciół na wschodzie. Dzisiaj w otwartym przez gminę punkcie pomocy wspólnie z setką wolontariuszy udzielamy wszelkiego wsparcia rodzinom z Ukrainy, zaczynając od pomocy psychologicznej i prawnej, poprzez żywność, środki chemiczne, ubrania, a kończąc na lekcjach języka polskiego czy ofercie kulturalnej w ojczystym języku. To niesamowite, ile jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć. W Polsce 2050 wiemy, jak stworzyć dobry klimat do tej szerokiej współpracy. Do współpracy, która jest potrzebna, abyśmy budowali odporność naszych miast i miasteczek na wszelkie kryzysy, na pokolenia.